Syczowie, w jednym czasie zostaną ukończone 3 ważne dla mieszkańców inwestycje drogowe. Mowa o ulicach Starzyńskiego, Rzemieślniczej, a także skrzyżowaniu Daszyńskiego, Wrocławskiej i 1 Maja. W tej chwili mamy już wyłożoną warstwę wiążącą, będzie jeszcze warstwa ścieralna. W tej chwili trwają regulacje spustów i regulacje klap. No właściwie do połowy lipca jeszcze będzie regulacja wysokości zjazdów do posesji i ulicę Starzyńskiego mamy do połowy lipca skończoną. Będzie jeszcze, w tej chwili trwa wykładanie warstwy wiążącej na ulicy Rzemieślniczej i tam też kolejny etap, do połowy lipca te same czynności, czyli warstwa ścieralna plus regulacje i zjazdy. Jak duże były koszty inwestycji? Akurat te dwie inwestycje realizujemy z tak zwanego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z pierwszego rozdania. One nie były celowe, to znaczy nie trzeba było wskazać konkretnej inwestycji. Myśmy je wrzucili do takiego worka, gdzie mamy projekty, gdzie mamy wykonanie i te dwie ulice za 830 tysięcy dostaliśmy z tego rozdania 1 500 000. Inwestycje były konieczne i nie można było ich odkładać, tłumaczy wiceburmistrz miasta Artur Drzyzga. To są wszystko konieczne inwestycje. Ta droga, na przykład, na której stoimy, była dawno temu, 30 lat temu, rozpoczęta i nieskończona, mówiąc delikatnie. Wystawały klapy, nie było, niweleta była nieodpowiednia, a nawierzchnia była bardzo nierówna. No, takich inwestycji mamy bardzo dużo. No ale to akurat była inwestycja polegająca w pewnym sensie na poprawie, ale mamy też dużo inwestycji, gdzie musimy w ogóle wejść z drogami, z chodnikami, z kanalizacją. Także tych inwestycji w Syczowie jeszcze jest bardzo dużo. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.